Państwo, baczność na prawo, bacz. Miałem już okazję dzisiaj właśnie podczas tej uroczystości podziękować nie tylko moim policjantom, pracownikom, ale wszystkim samorządowcom, a w szczególności jeżeli chodzi o samorząd miasta Opola, ponieważ ta współpraca od lat układa się bardzo, bardzo dobrze. To nie tylko chodzi o wsparcie finansowe, materialne, jeżeli chodzi o zakup pojazdów służbowych czy przedsięwzięcia remontowe, które teraz możemy obserwować nawet w centrum miasta, bo będzie remontowana elewacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Opolu. Nasze uwagi i opinie są brane pod uwagę. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i naszych mieszkańców. Ta współpraca, to wsparcie i wzajemne relacje przekładają się na stan bezpieczeństwa na terenie miasta, na terenie powiatu, które nieskromnie mogę powiedzieć, że jest bardzo wysoki. Wyzwania na kolejne lata, kolejne plany oczywiście ambitne. Od lat już tutaj zabiegaliśmy o pozyskanie działki pod budowę Komisariatu Drugiego Policji w Opolu z siedzibą też dla Wydziału Ruchu Drogowego i Policyjnej Izby Dziecka. Te plany na pewno na przyszłość, na kolejne lata będziemy starali się, aby były zrealizowane. Dzięki pracy polskiej policji, a szczególnie tutaj funkcjonariuszom pracującym w naszym mieście w Opolu, nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Faktycznie jesteśmy jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce. To świadczy też o jakości życia w mieście. To znaczy, że nasi mieszkańcy mogą się tutaj czuć bezpiecznie. I z tego miejsca trzeba powiedzieć wszystkim policjantom pracującym tutaj w Opolu serdeczne dziękuję. Oni wspierają nas nie tylko dbając o nasze bezpieczeństwo, ale też w organizacji różnych wydarzeń miejskich. Zabezpieczają te wydarzenia, żeby można było się czuć bezpiecznie. Współpracują z nami przy organizacji ruchu w mieście, co jest bardzo istotne, ponieważ to codziennie do Opola jako miasta wojewódzkiego wjeżdżają tysiące mieszkańców też innych miejscowości. Dzisiaj przeprowadziliśmy taką uroczystą zbiórkę właśnie z okazji 105. rocznicy powstania Policji Państwowej. Takie nasze tutaj święto w Komendzie Miejskiej, w trakcie którego wyróżnieni policjanci zostali mianowani na kolejne stopnie policyjne. Dla nas to ważne święto, ponieważ święto Policji codziennie w naszej służbie dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, a właśnie w tym dniu chcemy świętować właśnie tą naszą służbę i to, jak celebrujemy dzisiaj. Dzisiaj była taka okazja trochę bardziej oficjalna. W tym roku 128 policjantów z Komendy Miejskiej awansowało na wyższe stopnie. W trakcie uroczystości 30 policjantów i policjantek odebrało te mianowania. Łączę swoją pracę razem ze sportem. Między innymi jestem instruktorem w Komendzie Miejskiej taktyki, techniki, interwencji. No i jestem w stanie nawet przeprowadzać zajęcia profilaktyczne dla dzieci, pokazując im, czym jest policja, a czym możemy wykorzystać te nasze umiejętności policjanta, jak i sportowca, którym jestem poza służbą. Powiem, że jest pewnym docenieniem mojej pracy, jaką daję w trakcie służby. W najbliższą środę już zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, okolic, na taką trochę mniej formalną zabawę z nami. Na Placu Wolności od godziny 12 do godziny 18 w środę przeprowadzimy taki właśnie piknik policyjny, na którym na uczestników czekają liczne atrakcje, bo mówimy tutaj o różnych konkursach z nagrodami, o animacjach dla najmłodszych, dmuchańcach, pokazie wyszkolenia psów służbowych, więc bardzo serdecznie zapraszamy w środę o godzinie 12 na Plac Wolności w Opolu.